Witajcie, kolejny dzień zmagań. Tym razem hydraulika. I patrzcie, co nam tu wyleciało. Zaraz wam pokażę. W środku trochę jest naświetlone, to MTZ rozbebeszony. Cholerny rozdzielacz wywalony. Mam nadzieję, że ten tu spełni swoją funkcję jak najlepiej. I tu mamy bak. I do tego, żebym prosto nagrywał, bo ludzie potem będą mówili, że znowu przeglądam. Tak będę próbował trzymać siłownik. Kurde, słuchajcie, wyłączyłem. Nie wiem, czy coś jest z właścicielami MTZ-ów, czy z ludźmi ogólnie. Wiadomo, w polu jest zapiernicz, w życiu jest zapiernicz. Prawdopodobnie MTZ leździł po lesie, bo mogłem choinkę tu złożyć po prostu z tych gałęzi, co tu były w środku. No jest dramat, zapierniczone wszystko, siłownik no jest mokry, ale no jak tu w MTZ-cie mokry siłownik, raczej to jest standard, choć przyszłościowo nie wiem, czy nie pójdzie do wymiany. Pacjenta chcę złapać, tu chcę sobie położyć w tym miejscu rozdzielacz, bo tu mam skrzynkę, niestety z tą skrzynką sobie nie poradzę. Trzymam tu akumulator, nie chcę mi się jej przerabiać, szczerze mówiąc jest dużo roboty z tym, a już trochę z tym MTZ-em mi schodzi rozpołowienie, społowienie gdzieś tam na filmach, może jest już wrzucone albo będzie wrzucone, ale to też szybko robiłem i wiadomo, brakło czasu nagrywania i w ogóle tutaj schowałem, aby nie pobrudzić, choć trochę widzę, że się zawaliły, trzeba jednak uważać na to, wyczyścić przed montażem. No i co ja wam mogę powiedzieć? Ruska technologia, tylko że ludzie nie dbają o te ciągniki. Jest to wdzięczny, toporny, ale ciężki do zjechania sprzęt, ale wymaga jakby dbałości o to, jakieś detale, a tam widzę podkładka, nie podkładka, zaraz wam przybliżę. No wszystko po prostu, można by drugiego MTZ-a pomału zacząć składać, bo różne rzeczy. Myślę, jak bak wyciągnąć, tylko chyba będę musiał kabinę niestety unosić do góry, co w tym momencie jest strasznym utrudnieniem dla mnie, ponieważ w tym jednym gdzieś tam widziałem, że się pocił bak. Jakie to są straty paliwa, nie wiem. Dość lekkie pewnie, w tym drugim zostało zaklejone. Kiedyś wam może przedstawię, albo teraz wam przedstawię, jak to ulepiłem, ale co tutaj powiedzieć, no. Niestety ludzie albo nie chcą, nie mają czasu, wiadomo, w tym kraju jest trochę zapierniczone. Tu jest perełka C330, ale mają może zapierniczone. Tu jest klej ulepiony, nawet a coś zaczyna mu tutaj dolegać, ale no nie wiem. Tu gdzieś mi się poci, cholera. No będę go lepił, na tym łączeniu go tu wam pokażę, tu gdzieś poci się, jak paliwa naleje, wiadomo, że mały szczegół, ale no kurde, wkurza. No chciałbym tego pacjenta złożyć w takim jakby, w takim, jakby to ująć, żeby to bezpiecznie przepracowało jeden rok na kosiarce bijakowej. Nie widzę tego w transporcie na tą chwilę, ponieważ skrzynia biegi, trochę luzów jest z przodu, to też trzeba wyeliminować, ale każdą piastę rozkręcać, bawić się, czas leci niestety, praca od poniedziałku do piątku na etacie, no nie pozwala mi na to, plus miejsce zamieszkania gdzie indziej mieszkam niż sprzęt stoi, więc no pozostają tylko wybrane weekendy, ale jestem pełen nadziei, że się uda to posklejać wszystko, no i że dam radę. Tutaj ostatnio oglądałem Predator's Farm i nie mam takich wielkich rąk, jak on. Jestem amatorem w mechanice, ale skalpel też posiadam, żeby nie był. Wiadomo, chłopaki w jakiś sposób, nie wiem, rywalizują, to jest na temat na odrębny odcinek. No i co, będę odezwę się do was w kolejnym etapie, może jak to już zacznę przepuszczać i może te wyjścia będę jakoś to posprzątam, to całe usprzątne dziadostwo, bo pokażę jeszcze raz. Puszczę węże, zacznę to spinać pomału,
i może będzie dobrze. No zobaczcie, tyle syfu z jednej i z drugiej strony. Tu jeszcze poczyszczę po tych. Tu mi wywalało po prostu tyle oleju z rozdzielacza, że głowa boli. Tu mi trochę paliwko leci. Ale no, jest pompka wykręcona. Coś tutaj go... Nie wiem, boli, nie boli. Tu też jest do zrobienia ten róg. Wyjąć, zrobić. A tu to jest co? Nie wiem, czy to nie woda skądś się tutaj wytrąca. Cholera wie, no blok. Chyba płyn, wszystko funkcjonuje. Choć ten tutaj taki jest troszeczkę napocony. No, no nic, będziemy myśleli w następnych jakby filmach, co tu z tym wszystkim zadziałać. Dobra, do zobaczenia później. Witajcie ponownie. Jestem na etapie wycinania uszczelki pod to wejście, pod zbiornik. Nie mogę tego podnieść do góry, ale pokażę wam w zbiornik. Kurde, ma światło mi się, słońce, sorry. O, teraz wszystko jest trochę jaśniej. Tu dorobiłem u pana, który dokuwa węże, to wejście. Było trochę inne. Pokażę wam ten stary typ. Ten pierdolnik, tak bym się wyraził. Tu jest ten stary typ. I on, o, tu wchodziło w to. I zaraz wam pokażę, co tu było. Tu było to coś. No i to jest podrzucone. Jest tutaj o-ring, też tam jest wrzucony w to. No ogólnie tu jest prosektorium, ale liczę, że no złożę to. Zacząłem wycinać tą uszczelkę i powiem wam, że no mistrzem w tym nie jestem. Tu muszę sobie obczyścić, tą starą wywalić jeszcze. Tu sobie obczyszczę to wszystko. Pomału. No jest zasyfiony, ponieważ poprzedni właściciel ewidentnie nie dbał. No to jest po prostu czasem, aż po prostu roztwiera się nóż. Po prostu nóż. Po prostu tak zasyfić, no przetrzeć ten ciągnik, albo chociaż szczotką, kurde, głupią przemyć, ale no nie da się, są tacy i tyle. Do następnego, trzymajcie się. Witajcie ponownie, update tutaj robię. Obczyściłem to jak mogłem, pozostawiałem to, choć tu jest tyle śmieci na tym traktorze, no że to był błąd, że trochę nie został wymyślony, ale nie mam kerszera. Pryskanie wodą byłoby chyba bez sensu, no miejmy nadzieję, że ta drobnica, co gdzieś tutaj jeszcze przemyje, nie będzie w jakiś sposób wpływała na działanie pompy i całego układu, że nie spierniczy mi tego. No myślę, że jeszcze raz wyczyszczę to wszystko, dokładnie przejadę, żeby jakby najmniejszą ilość tych wszystkich śmieci, żeby nie było. No tutaj bawiłem się w wycinanie, ale widzę, że już... O, lampa mi zgasła. Tu bawiłem się w wycinanie, takie coś udłubałem. No jak na pierwszy raz tym skalpelem, powiem wam, że nie było źle. No mam nadzieję, że dam tu troszeczkę, tu też odtłuszczę, wytnę. Wyczyszczone już jest. Odtłuszczę. I dam trochę takiego silikonu specjalnego, żeby tą uszczelkę jeszcze poprawić. No mam nadzieję, że to zadziała. Trzymajcie się, do następnego update'u. Moi drodzy, bateria mi pada, ale już to złapałem, widzimy do węża. To będzie powrót do zbiornika z rozdzielacza, jeżeli się dobrze pamiętam. Dokręcam to, choć to cholerstwo nie nagrywałem, jak montowałem przy niej, ponieważ wiele kombinacji, ciężko w ogóle. Tu nam wyskoczył wąż, ale już jest ciemno i nie mam jak nawet nagrywać. Kończę. Kochani, kolejny update. Teraz mocowanie do pompy. Wyjście od pompy. Pod rozdzielacz będziemy to dawali. Otwory na śruby są zrobione. Teraz tylko tutaj kółeczko wytniemy, żeby tutaj jest jeszcze o-ring. Mogłem to samym silikonem objechać, ale już dałem tą uszczelkę. Może to będzie bardziej profesjonalnie.
No i co, dociągamy na te podkładki i one są w jakim stanie są, to są. Jeszcze je przeczyszczę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że powinno to trzymać, ale no, hydraulika to jest system, i to w NTZ-cie jest to system bardzo, że tak powiem, delikatny pod względem cieknięcia. Do usłyszenia w kolejnym update'cie. Mam nadzieję, że już będę miał wąż wtedy zamontowany pod pompę, bo wąż pod zbiornik do tego, do rozdzielacza już jest. Będę musiał pokombinować, czy górą, czy dołem, a tu to samo. No i co, i sekcje będą leciały potem i kurde, montaż rozdzielacza do płyty i finito. Trzymajcie się. No i testy oczywiście. Fakt, jestem mega w dupie czasowo, ale pochwalę się wam. W czasach koronawirusa człowiek skalpel. Można brać, wycinać, przeszczepiać, wkładać. Do usłyszenia w kolejnym update'cie. No i moi drodzy, mamy element wyjścia od pompy przyczepiony. Puszczam wąż dołem. Wyskoczę tam górą, teraz nie widać, bo bardzo lampka mi świeci. I powinno już być trochę z górki. Muszę dobrze pomyśleć, gdzie umieścić w rozdzielacz. Ale prawdopodobnie, tak jak wspominałem, lewa strona. Pewnie się przyzwyczaja, żeby się on dobrze trzymał. Zasyw, przepraszam. Wszystko to jakoś wyciągnąć. Trzymajcie się. Witajcie moi drodzy. Znów MTZ, to ustrojstwo. Ale nie pokazywałem wam, ale widać, że już jest nowy rozdzielacz. Rzuciłem go. Nie jest łatwo, bo tutaj wycinam dziury cały czas w siedzeniu i one się powiększają, ale teraz pójdę wywiercić, albo wieczorem jeszcze wywiercę, zobaczę jak wygląda mocarnie. Przepraszam, się zdziwać się, wygląda mocarnie, tylko oby to chodziło, ponieważ no, ruska hydraulika jest kurde ciężka. Tu są tak, od siłownika podnośnika podnoszenie, opuszczanie, znaczy się docisk, tu jest powrót, a tu mamy zasilanie. Tu są dwa wejścia na z tyłu, na hydrauliczne. Zobaczymy, jak to podłączymy. Gdzieś tu na styk to wszystko jakoś robimy. Robię. Myślę, że będzie ok, ale zobaczymy, jaki efekt będzie końcowy, bo mały tu pieprznik się zrobił. Spróbowałem siłownik wyjąć z tego oto sprzętu. No i żeby wyjąć siłownik, trzeba lekko ponieść kabinę i do tego trzeba trochę unieść bak, popuścić go na tych spinkach, co jest trzymany, i wtedy da się wyciągnąć siłownik. Chciałem go zregenerować, ale niestety kurde, jest tak dobrze skręcony, że nie wiem, czy go ruszać. Nie mam tak wielkiego imadła, no i się poddałem. Co wam tu jeszcze powiem? Tutaj się podłączyłem. A kurde, właśnie świeci mi tutaj. Zaraz zrobimy jasność, żeby nastała. O. Tu podpiąłem się pod pompę. Tutaj nawet wam pokażę, tak może. O, tu widać. Specjalny materiał plus silikon. Mam nadzieję, że będzie trzymało. Tu. Puściłem dobry wężedołem. Ale one będą tu jeszcze schowane bardziej, ponieważ będę chciał zrobić tak, żeby złapać tu nagą sztrytę do czegoś, żeby nie było po prostu jaj, żeby one były naciągnięte. No i tu była walka, jak ostatnio wam pokazywałem z tym, ale powrót jest zrobiony do zbiornika. Przy następnej okazji nagram wam, dogram to, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tak tutaj pracuje pierwszy eksploator tego miejsca po wielu, wielu latach, używając noża i młotka. Romek, jak ci się podobała eksploracja lasu? Żarełko, wszystko po drodze. Trzymajcie się widzowie, do następnego. Jesteśmy w naszej tajnej miejscówce. Yo!